Ze mną jest pan Ireneusz Mazur, były selekcjoner reprezentacji Polski, a także komentator stacji Polsat i kibic siatkówki w Polsce. Panie Ireneuszu, dzisiaj miał pan okazję komentować mecz GKS-u Katowice z Lotosem Treflem Gdańsk. Jak panu się podobało to spotkanie? Jak pan je ocenia? No więc przede wszystkim jestem pod dużym wrażeniem, jeśli chodzi o to spotkanie, bo po pierwsze wróciłem do hali sportowej, która chyba dla wszystkich jest emocjonalna, ona wszystkich jest taka uduchowiona, wręcz bym powiedział, no i mająca taką dość długą historię, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe. Mówiąc krótko, dość często nazywana Mekką siatkówki. Jestem pod wrażeniem kibiców, którzy przyszli na to spotkanie i tak żywiołowo reagowali. No i również jestem pod pozytywnym wrażeniem, jeśli chodzi o całe spotkanie, o emocje, o takie aspekty czysto estetyczne przy obserwacji meczów, zagrań, setów, reakcji zawodników, reakcji trenerów. No naprawdę, dzisiaj mieliśmy wszystko to, co się może podobać i to, co towarzyszy takim pięciosetowym pojedynkom. Tutaj nie było czasu na to, żeby się nudzić. Tu zawsze coś się działo na tyle dobrze, że wzbudzało emocje. Panie Ireneuszu, emocje GKS Katowice wzbudza nie tylko w tym meczu, ale w całym tym sezonie zdarzały się już takie spotkania, gdzie byliśmy stawiani tak naprawdę na tej przegranej pozycji, a udało się zaskakiwać tych rywali. Czy możemy powiedzieć, że rośnie nam nowa siła w plus lidze? Ja może dokończę. Były też takie mecze, gdzie spodziewaliśmy się wszyscy lepszej postawy, a była, powiedzmy, taka sobie w cudzysłowie średnia, ale to nie zmienia jakby tej pierwszej wartości pana pytania, czy rośnie nowa siła. Daj Boże, żeby w tym środowisku w Katowicach, jak już powiedziałem, gdzie naprawdę jest klimat i jest masa kibiców i ludzie się znają na siatkówce od wielu, wielu lat, tu wielopokoleniowe są tradycje siatkówki, w związku z tym dobra drużyna, grająca być może o medale, tego nie wiemy, no, życzymy z całego serca na przyszły sezon, być może jeszcze w tym sezonie, chociaż w tym sezonie może być trudno. To byłoby naprawdę dopełnienie tych wszystkich wartości, tutaj powiedziałem, sala, klimat, kibice, no i dobra drużyna. Na to potrzeba wiele, bo potrzeba taki pewny budżet, który by dawał gwarancję ściągnięcia zawodników takich z najwyższej półki. Póki co są gracze, którzy dają gwarancję dobrej gry, dużych emocji, no i najważniejsze to, że przychodzą kibice i mają ogromną satysfakcję, a to jest naprawdę dużo, o ile można powiedzieć, że maksymalnie dużo dla wszystkich wokół. No właśnie, o hali, jako o hali spotka powiedział pan już dzisiaj w tym wywiadzie, że jest to Mekka siatkówki, jest to hala legendarna, ale głównie dla reprezentacji Polski i nie tylko Polski. Czy może się to stać taką halą legendarną właśnie do tej klubowej piłki w Polsce? No na pewno warto byłoby wsiąść, powiedzmy sobie, użyję takiego porównania, do tego pociągu reprezentacyjnego, do tej historii, do tej aury, jaka tutaj jest, właśnie klubową siatkówką. Tutaj naprawdę niewiele potrzeba, jeśli chodzi o ten anturaż. Ja pamiętam przy okazji pożegnania Pawła Zagubnego z reprezentacji, był taki mecz poprzedzający to całe wydarzenie. Właśnie grał Piotr Gruszka, no i jednocześnie GKS Katowice grał z włoską drużyną i przyszli kibice i tu reagowali cudownie i tak patrzyłem na tą drużynę i pomyślałem sobie, że właśnie teraz to jest najlepszy czas, żeby dołączyła do tej historii żywa legenda, żywa siatkówka w postaci dobrego klubu z tradycjami, bo przecież Piotr Gruszka akurat należy do tych Katrowiczów, którzy tam ponad 400 meczów rozegrali w reprezentacji. Jako szkoleniowiec tutaj by dawał jakby dalszy logiczny ciąg wydarzeniom. Dziękuję bardzo za ten wywiad. Proszę. www.asapolska.pl